Natura ludzka jest odrębna i różna od natury duchowej. Część piętnasta. Wybór Kościoła, bezwarunkowy, przynależność do niego, warunkowa. Kościół chrześcijański, ciało Chrystusa, jest wyjątkiem w ogólnym planie Boga dotyczącym ludzkości. Wynika to z oświadczenia, iż Jego wybór był postanowiony w boskim planie przed założeniem świata. Efezjan rozdział pierwszy, wersety czwarty i piąty: W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów, poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli. Bóg nie tylko przewidział wówczas, że ludzkość popadnie w grzech, ale zaplanował też usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie Kościoła. Jego członkowie podczas wieku Ewangelii zostali powołani ze świata, aby upodobnić się do obrazu Syna Bożego i aby w Królestwie Tysiąclecia, jako uczestnicy Boskiej Natury i współdziedzice Jezusa Chrystusa, działać na rzecz ustanowienia powszechnej sprawiedliwości i pokoju. Rzymian rozdział 8 wersety od 28 do 31. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego, a on żeby był pierworodnym pośród wielu braci a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Wynika z tego, że wybór kościoła był z góry postanowiony przez Boga. Zwróćmy jednak uwagę, że nie był to bezwarunkowy wybór indywidualnych członków Kościoła. Przed założeniem świata Bóg zadecydował, że takie grono zostanie wyselekcjonowane w takim celu i w określonym czasie w wieku Ewangelii. Nie wątpimy, iż Bóg mógł przewidzieć działanie każdego członka Kościoła, mógł przewidzieć, kto będzie godny tego stanowiska. I ustalić poszczególnych członków maluczkiego statka. Ale boskie słowo nie przedstawia w ten sposób nauki o wyborze. Apostoł nie usiłuje nam wszczepić myśli o przeznaczeniu jednostek, ale klasy. Klasa bowiem miała spełnić cel Boga zajmując zaszczytne stanowisko. Jej wybór miał zależeć od spełnienia warunków polegających na znoszeniu surowych prób wiary posłuszeństwie i ofiarowaniu ziemskich przywilejów aż do śmierci. Zatem jednostki owej uprzednio określonej klasy były wybierane, czyli przyjmowane do udziału we wszystkich błogosławieństwach i korzyściach przeznaczonych przez Boga dla tej klasy w wyniku indywidualnej próby osobistego zwyciężania. Wyraz uwielbił z cytowanego powyżej rzymiany rozdziału 8 wersetu 30 jest tłumaczeniem greckiego słowa doksazo i znaczy zaszczycił. Kościół był wybierany do zajęcia bardzo zaszczytnego stanowiska. Żaden człowiek nie mógłby pomyśleć o dążeniu do tak wielkiego zaszczytu. Sam Pan Jezus został najpierw zaproszony. Zanim zaczął ubiegać się o ten zaszczyt, jak czytamy. Hebrajczyków rozdział piąty werset piąty. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, doksazo, zaszczytem, aby stać się najwyższym kapłanem, ale uczynił to, ten, który powiedział do niego, Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś spłodziłem. W taki sposób Ojciec Niebiański zaszczycił naszego Pana Jezusa. Wszyscy członkowie wybranego ciała, którzy mieli być współdziedzicami z Jezusem, w taki sam sposób zostali zaszczyceni łaską Jahwe. Członkowie Kościoła, podobnie jak ich głowa, doznawali początku tego zaszczytu, gdy zostawali spłodzeni przez Boga do duchowej natury przez Słowo Prawdy. Jakuba rozdział pierwszy werset osiemnasty, ze swej woli zrodził, większość polskich przekładów mówi zrodził, ale mowa jest w rodzaju męskim, a mężczyzna nie rodzi, lecz spładza, lub stwarza, nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. Do tego zaszczytnego stanowiska mieli być w pełni doprowadzeni wtedy. Kiedy narodzą się z duka jako duchowe istoty, w podobieństwie zaszczyconej głowy. Ci, których Bóg w ten sposób zaszczycił, musieli być doskonali i czyści. A ponieważ przez dziedziczenie byli grzesznikami, Bóg nie tylko ich powołał, czyli zaprosił do tego zaszczytu. Lecz również przygotował usprawiedliwienie z grzechu przez śmierć swego syna, aby umożliwić im otrzymanie tego zaszczytu, do którego ich powoływał. Wybierając maluczkie statko, Bóg przeprowadzał ogólne powołanie, jak mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 14: wielu jest powołanych. Wielu, ale nie wszyscy. Powołanie w czasie misji naszego Pana ograniczało się do Izraela według ciała, ale w późniejszym czasie słudzy Boży mieli nakłaniać, namawiać, ale nie zmuszać, choć tak oddają to niektóre przekłady, wszystkich spotykanych ludzi do wzięcia udziału w tej szczególnej uczcie łaski. Ewangelia Łukasza rozdział 14, werset 23. Wtedy Pan polecił Wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli, niech mój dom będzie pełny. Jednak nie wszyscy z tych, którzy usłyszeli zaproszenie i przyszli, byli godni. Zostały przygotowane szaty weselne, przypisana sprawiedliwość Chrystusa, ale niektórzy nie chcieli ich założyć, musieli więc zostać odrzuceni. Ewangelia Mateusza rozdział 22 wersety od 11 do 14 A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się spoczywającym przy stole, zobaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I powiedział do niego, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty weselnej. A on zamilkł. Wtedy powiedział król sługom, zwiążcie jego nogi i ręce, zabierzcie go i wyrzućcie w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Także nawet z pomiędzy tych, którzy zakładali szaty usprawiedliwienia i dostępowali zaszczytu spłodzenia do duchowej natury. Nie wszyscy uczynili swe powołanie i wybranie pewnym przez wierne trwanie w przymierzu. O tych, którzy okazali się godni pojawienia się z barankiem w chwale mówi księga objawienia, powołani, wybrani i wierni. Objawienie rozdział 14, werset pierwszy, potem ujrzałem. A oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię jego i imię jego ojca wypisane na czołach. Objawienie rozdział siedemnasty, werset czternasty. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek zwycięży ich, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. To powołanie było prawdziwe. Decyzja Boga w sprawie wyboru i wywyższenia kościoła jest niezmienna. Rzymian rozdział 11 werset 29. Bo Boże dary i powołanie są nieodwołalne lecz przynależność do tej wybranej klasy była warunkowa. Wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w przeznaczonych zaszczytach, musieli spełnić warunki powołania. Hebrajczyków rozdział czwarty werset pierwszy, tak długo, jak jeszcze obietnica wejścia do spoczynku jego trwa, żyjmy w bojaźni, aby nikt z was nie okazał się opieszały. Wielka łaska nie zależy od tego, że ktoś chce ani od tego, że ktoś się ubiega, ale jest dla tego, kto chce i dla tego, kto się ubiega, jeżeli zostaje powołany. Wierzymy iż jasno dowiedliśmy Bożego absolutnego prawa i zamiaru czynienia ze swoją własnością tego, co zechce. Zwracamy uwagę na fakt, że zasada, według której Bóg obdarza swoimi łaskami, to zasada powszechnego dobra wszystkich. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.